Dzień dobry, witam wszystkich w poniedziałek. Mamy 15 dzień października. Z tej strony Michał, Fibonacci Team School. No, bardzo zielony początek tygodnia na rynku kryptowalut. Tutaj mamy Ethereum w stosunku do amerykańskiego dolara. I tutaj ten poziom, jaki się pojawił w ostatnich tygodniach, to są okolice 165, powiedzmy 165 dolarów. Te okolice 150-156. Ten dołek został tutaj wykreowany, te minima stanowią nasze szerokie wsparcie, natomiast dzisiejsza sesja bardzo mocne wzrosty, ponad 10% wzrost, około 15%, to Ethereum już na tę chwilę od otwarcia tygodnia wzrasta, jesteśmy w okolicach 236 dolarów, natomiast korzystając tutaj z tej największej korekty wzrostowej podczas tych spadków, ja tutaj odmierzę sobie maksymalnie, teoretycznie tutaj oczekiwany zasięg tego odreagowania i tutaj nam się sprowadza to do poziomu okrągłego poziomu, tutaj wcześniej mieliśmy jakieś reakcje, to jest 300 dolarów, tak, to jest poziom, który jakiś czas temu też prezentowałem, natomiast nie było widać większego popytu, także on przesunął się w czasie, natomiast na tą chwilę, jeżeli ta dynamika i pozytywny sentyment się utrzyma, to myślę, że spokojnie ta górna podstawa overbalance na poziomie 300 dolarów jest do osiągnięcia, a co później, to będziemy obserwować już na ewentualne tutaj reakcje kupujących, sprzedających i ewentualną próbę obrony tej górnej podstawy. Jeżeli ona by się pojawiła, wtedy taka korekta mogłaby być do rozegrania na krótko. Jeżeli nie, myślę, że zanegowanie górnej podstawy i wybicie górą będzie kolejnym sygnałem dla tutaj większych wzrostów na Ethereum, natomiast na tą chwilę oczekujemy tego poziomu 300 dolarów.